Hejo, hejo, z tej strony Gingerowa, a na waszych ekranach Simsy i nasza Maja z Wierzbowej Zatoczki. Odcinek zaczniemy sobie dzisiaj od pokazania wam zmian i tego, co nowego zaszło w domku. Ostatnie dni poświęciłam na wyszukiwanie różnych modów, dlatego, że miałam czas, jak wiecie, byłam chora, leżałam w łóżku i w sumie moim jedynym zajęciem było przeglądanie stronek z modami, bo nic więcej nie mogłam robić. No i udało mi się znaleźć coś fajnego. Przy okazji też przetestowałam ten program do usuwania modów. Działa, usuwa te mody, część już sobie usunęłam, część jeszcze nie, część jeszcze przede mną, ale jak widzicie już znikły ozdoby halloweenowe, bo pousuwałam między innymi te rzeczy z Halloween, które już mi nie będą potrzebne. Zaszły zmiany w wyglądzie simów i dlatego przejdę sobie tutaj teraz do menu tworzenia sima i pokażę wam, co tam nowego zaszło. Jesteśmy, Henryk niezadowolony, bo go wyciągnęłam z łóżka. Akurat w jego wyglądzie nic się nie zmieniło, Henryk ma te same stroje, które miał, ale bo chyba, czekajcie, zmieniłam mu chyba kolor sweterka, tak? Bo tu miał czerwony, zmieniłam mu na zielony i zmieniłam mu tutaj buty. Tak, tak Henio, tak było. Jeśli chodzi o Marię, Marii zmieniłam coś, tak, dodałam jej jeden strój, ten, tak, znalazłam taką sukienkę i stwierdziłam, że jest całkiem fajna, pasuje do Marii, więc Maria ma nową sukienkę. Oczywiście, jak zawsze, mody, które ostatnio pobrałam, które pojawią się w tym odcinku, będziecie mieli w spisie linków do modów na blogu. Prędzej czy później, zawsze to uzupełniam. Jeśli macie w opisie filmu, że linki uzupełnię wkrótce, no to musicie po prostu zaglądać. Tak, i jeśli chodzi o Marię, to tyle, nic więcej tutaj nie zmieniałam. Jeśli chodzi o Maję, Maja, jak widzicie, już ma rude włosy z powrotem. No i ma nową piżamkę. Tak, znalazłam takie piżamki i pobrałam je sobie. Jeśli chodzi o stroje codzienne, też się zmieniło. Tak, to jest pierwszy strój codzienny Mai, taki sweterek krótki. Taka tunika też znalazłam, ma kilka kolorków, to wam też pokażę. O, no widzicie, takie różne, o, jesienne kolory. Maja miała ten, tak, i ma ten strój. Tutaj ten serduszko powinno mieć schowane, ale jak wiecie, ona je dostała od Henryka i dlatego zawsze je nosi, więc niech jest na widoku, ono jest bardzo ważne dla Mai. Drugi strój, coś się zmieniło? Nie, drugi strój nic się nie zmieniło. Trzeci strój zrobiła mi taki bardziej do szkoły. Też jesienny sweterek, trampki i dżinsy. Dżinsy też pobrałam. Mam nadzieję, że też uda mi się znaleźć linka i dam wam go na bloga. A czwarty strój zrobiłam jej taki po domu, no bo wiecie, w domu się pali w kominku, w domu na pewno ciepło, więc chciałam, żeby miała jakiś taki wygodniejszy strój do tego, żeby odrabiać lekcje czy pomagać mamie w kuchni. Dlatego ma taki strój. Teraz przechodzimy do Ali i do Marcina. Za chwilę ich wyprowadzam od nas, ale chciałam ich jeszcze tutaj, żeby wam pokazać, jak ich przebrałam, jak ich zmieniłam. Jeśli chodzi o Alę, to obecnie wygląda tak. Zbliżę wam ją. Ma nowy błyszczyk, bo pobrałam błyszczyki, pobrałam cienie do powiek, pobrałam tutaj róże do policzków. Dlatego tak wygląda teraz nasza Ala. No oczywiście pierwsze, co się rzuca w oczy, to to, że zmieniłam jej włosy. A też was pełno pisało, że Ala ma włosy w kolorze rosołu. Wiem, że Asia tak mówi, ale no ja nie miałam w sumie nic do tych włosów i gdyby nie to, że znalazłam włosy, które naprawdę mi się podobały do Ali, to nie zmieniałabym tych włosów, no bo wiecie, są różni ludzie, różne gusta i mi tam ten blond akurat nie przeszkadzał za bardzo. Ale wiem, że Asia teraz rozprzestrzeniła w internecie, że ten kolor się nazywa rosołowy i teraz u wszystkich youtuberów, u których znajduje się simka, która ma włosy w tym blondzie, pisze, że ta simka ma włosy w kolorze rosołu. No, dobra. Strasznie mnie to bawi, fajnie się to czyta, naprawdę. Porażające jest to, jaką siłę mają niektórzy youtuberzy, jak coś powiedzą, to potem to już wszędzie jest. Wszędzie jest, w środowisku simowym szczególnie, takie mam wrażenie. Tak, no i włosy już pokazałam, kurtka, nowa kurteczka, tak, bo wiadomo, zima, jesień jest, zima idzie, więc kurtkę musi mieć, dżinsy, no i takie buciki. Jeśli chodzi o oficjalny, to nie zmieniałam, sportowy je zmieniłam, dlatego, że pobrałam taki zestaw i stwierdziłam, że Ali mogę go dać, dlatego Ala go ma. Piżamkę, tak, piżamkę też jej zmieniłam, ma taką, imprezowy nie zmieniałam i kąpielowy też nie. No i tak się prezentuje nasza Ala. A teraz przechodzimy do Marcina. Jeśli chodzi o Marcina, to miałam pewne zastrzeżenia co do tego, czy zmieniać mu włosy, bo jak wiecie, albo jeszcze nie wiecie, Ja nie przepadam za zmienianiem wyglądu simów, szczególnie takich głównych bohaterów, bo ja się przyzwyczajam do nich. Ale pomyślałam sobie, że te włosy są bardzo podobne do tych, które miał Marcin wcześniej. Wyglądają tak, jakby sobie po prostu zaczesał grzywkę na bok. A tak poza tym są bardzo, bardzo podobne do tego, co miał, dlatego zmieniłam mu te włosy. Niech sobie ma. I zmieniłam mu jeszcze strój na co dzień, na taki po prostu, że ma też taką kurtkę, troszeczkę inne spodnie, grubsze, cieplejsze buty. A poza tym to chyba nic mu nie zmieniałam. Tu mu zmieniłam kolorki tylko. Do snu chyba też mu zmieniłam kolor spodni. Imprezowy ma jaki miał i do pływania też. Dlatego mówicie teraz papa Marcinowi i Ali, oni wracają do rodziców i my widzimy się już w domku z Mają. Jesteśmy już w domu i teraz wam pokażę, co się pozmieniało w wyglądzie poszczególnych pomieszczeń. Tutaj zmienił się wystrój, kompletnie w ogóle przybyło lustro, tutaj wcześniej był obraz. Tutaj stoi sobie jakaś torba z zakupami i taki świecznik dekoracyjny jesienny, szyszki i liście, bardzo mi się podoba. No, tak sobie wygląda tutaj komoda, jeśli chodzi o to, co tutaj się pojawił, taki nowy obrazek. Bo wcześniej go nie było i teraz przechodzimy do salonu. Jeśli chodzi o salon, to troszeczkę się zmienił, dlatego że po pierwsze tamten już chciałam troszeczkę odświeżyć drobnymi elementami, a po drugie też nie do końca pamiętałam, jak było wcześniej przed tą imprezą halloweenową, dlatego troszeczkę się zmieniło. Jak widzicie, już na pierwszy rzut oka zmieniła się podłoga i ściany chyba też się zmieniły. Tak, Stefan przewędrował sobie tutaj sobie siedzi Stefan, zmienił się kolor komputera, zegar teraz jest tutaj. Tak, tutaj się pojawiły zdjęcia Mai z rodzicami z Halloween, dlatego, że pomyślałam, że to jest taka super fajna pamiątka. Na kominku pojawił się talerz i teraz tutaj ten stolik, pozmieniało się trochę ustawienie rzeczy na tym stoliku, tutaj kwiaty się zmieniły, obrazki są jak były. Jeśli chodzi o telewizor, no to tutaj przybyły kwiaty nowe, a poza tym to chyba nic. Tak myślę. Jeszcze się porozglądam, ale nie. Wszystko jest jak było. No troszeczkę się pozmieniał układ i kolory, tak mi się wydaje. No i kwiaty i zdjęcia przybyły. Jeśli chodzi o tutaj teraz, przechodzimy sobie powolutku do jadalni. W jadalni nic się nie zmieniło, poza tym, że tutaj się zmieniły dekoracje na stole, przybyły jabłka, a poza tym nic nowego. Tak jest. W kuchni, zajrzymy sobie do kuchni, czy coś się pozmieniało w kuchni. Poza syfem, który został po Halloween, to nic się nie zmieniło, poznikały ozdoby halloweenowe, wszędzie jest brudno, trzeba to posprzątać. No i tutaj chyba tych gruszek nie było, jeśli dobrze pamiętam. Aha, i tu jeszcze przybyła solniczka i pieprzniczka z młynkiem. Tak, no i jak widzicie, bałagan, wszędzie bałagan, trzeba posprzątać. Czy... Tak, aha, teraz nam jeszcze został pokój Mai, bo chciałam się zapytać, czy coś jeszcze na dole. Tak, na dole się jeszcze zmieniło, zmienił się pokój Mai. Znaczy się nie zmienił się jakoś tak bardzo. O, tutaj jest teraz biurko naszej Mai. Tutaj są takie napisy bardzo podobne, znaczy nie bardzo podobne, tylko takie bardzo znaczące, no bo jak wiecie, ja w scenkach to tam często podkreślam wartość rodziny i wydaje mi się, wartość rodziny i wartość miłości, dlatego wydaje mi się, że tutaj w pokoju Mai jak najbardziej taki napis może się znaleźć. Na biurku przeniósł się króliczek od Henryka. Pojawiło się takie coś. To zdjęcie to jest zdjęcie Marcina i bardzo chciałam, żeby wyglądało, że stoi po prostu sobie na biurku w ramce. No jak wiecie, w Simsach tutaj nie mamy takiej opcji, żeby stawiać zdjęcia w ramce na biurku, dlatego to wygląda, jakby tak było sobie oparte czy postawione. Tutaj jakaś żaba i kwiaty. Cieszę się, znaczy nie cieszę się, tylko bardzo mi się podoba ten efekt. Teraz sobie przejdziemy tutaj nic, tu nic. Tutaj się pojawiły zdjęcia. Zdjęcia z Halloween, jak widzicie. No, z Alą i z Marcinem oczywiście. No i pozmienikały ozdoby halloweenowe, a Maja sobie śpi, o tu sobie śpi, schowana z głową w poduszkach. A, tu jeszcze się zmieniło, tak. Przybyły zdjęcia z granitowych kaskad, które Maja zrobiła. Są trzy, sobie wiszą. No i tyle. Widzimy się, jak przejdę sobie na górę. Jesteśmy na górze i wchodzimy do sypialni Marii i Henryka. I jak widzicie, pozmieniało się. Tak. To jest zestaw, który pobrałam sobie właśnie, znalazłam, kiedy byłam chora. I bardzo mi się podobał, pomyślałam, że pasuje mi tutaj do sypialni Marii i Henryka i teraz pokażę wam poszczególne elementy. Oczywiście nie wszystkie rzeczy są z tego jednego zestawu, są mieszane, no wiadomo, że nie wszystko pasuje. Tutaj jest komoda na ciuchy, jakieś takie pudełka poustawione ze szpargałami, kadzidełka, ptaszek taki dekoracyjny i tulipanki. Tutaj jest stolik nocny Marii. Chusteczki, ptaszki dekoracyjne, lampka, taki obrazek, kwiatek. Tutaj sobie śpi Maria gdzieś tam. Tutaj jest Henio. I tutaj jest kącik naszego Henia, w sumie nawet dobrze, że tu stoi. Tutaj jest bąbelek w akwarium, sobie pływa, jakieś tam czasopisma i fotelik, żeby sobie Henryk mógł posiedzieć, pogadać z bąbelkiem i poczytać gazetki. A tutaj jest kącik naszej Marii, tutaj jest toaletka, tak nie widać nas w lustrze niestety. Pufa jakaś, jakieś takie szczotki, jakieś takie perfumy, tak to można określić. No i lustro i wydaje mi się, że całkiem fajnie to wygląda. Haniu, co myślisz? Podoba ci się? Na pewno to ci się chce, siusiu, co? No i tutaj jeszcze są takie dywaniki na podłodze i w ogóle widoczek z okna wam jeszcze pokażę, co wy na to. O, proszę, widoczek z okna, na ulicę. Tak, mnie się bardzo podoba, naprawdę jestem zadowolona. Ja osobiście bardzo lubię niebieskie pokoje, niebieskie sypialnie też w szczególności i dlatego Henryk i Maria musieli mieć niebieską sypialnię i koniec, kropka. No i tyle, i przechodzimy sobie już do rozgrywki. Pokażcie się, jak wy się tu macie. No Henio na pewno chce siusiu, to już wiem, i się wyspał, i zja, i musi zjeść, i się musi umyć. Maria musi zjeść i to samo. I ty tak samo musisz zjeść. Dobra, wszyscy śpią. Henio, chodź siusiu. No jeszcze nam została łazienka do zmiany, przedpokój. Wiadomo, no ale to wszystko powoli. Nie wszystko na raz. Też jak widzicie, nie mamy w ogóle pieniędzy już prawie. A co w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku spędzimy sobie niedzielę po prostu z naszą rodzinką. Wydaje mi się, że poślę Marię i Henryka na randkę. Tak, wydaje mi się, że pójdą sobie na jakąś randkę, może to spa. Zobaczymy. No i to by było tyle, no. Mamy niedzielę, więc trzeba ją wykorzystać na czas rodzinny. Maja się zajmie lekcjami i tak dalej, a Henryk z Marią pójdą sobie na randkę. Co ty taki spięty? Oj, musisz iść na ryby, cię wyślemy. Co ty na to? Idź sobie na chwilę na ryby, bo musisz wyjść z domu, bo masz już dość wszystkiego. Aha. Automatyczne przełączanie, wszystkie światła. O, tak miało być. O, wybrałeś sobie nowy sweterek. Dobrze, dobrze. Ty wstań już, też sobie. Albo wiesz co? Tak, skorzystaj i weź prysznic, a ty pomożesz rodzicom i nie ma, że jesteś głodna, nie ma, że boli, sprzątnij. Co ty tu myślisz o Marcinie? Pocałować Marcina? Ojoj, ale nie dziś. I analizować książkę. Dobrze. Ej, ale to światło, to ma być cały czas włączone. No właśnie. No, sprzątaj po tej imprezie. Dużo się tego nazbierało, co? Lepiej, Henio, lepiej. To stój sobie tam i czekaj, aż śniadanie będzie. Nie potrzaskaj tych talerzy. Bo wydaje mi się, że tu jest cała nasza zestawa domowa. Ty też już jesteś. Oni nie lubią siedzieć w domu. Oni muszą wychodzić. Widzicie? Do ogrodu, na ryby. Oni nie są stworzeni do siedzenia w domu. Henio, jabłko z rana. Fajnie. No to ty też już sprzątnij. Skoro już się ogarnęłaś. Aha, ty dzisiaj sobie wybrałaś ten zestaw. Dobrze, dobrze. No to teraz ty do łazienki. Nie, zostaw już. Zostaw, zostaw. No. A wy jakie macie marzenia? Flirtować? No, nie ma sprawy. I co jeszcze? Objąć. No, po to właśnie idziemy na randkę. wannę z hydromasażem Henio. Przyjaźnie i porozmawiać. No widzicie, oni naprawdę... Miałaś sprzątać. Halo. Sprzątnij. Sprzątnij. Wszystko mi tu sprzątaj. To też. Sama to sprzątnę. Okej. Już? Jeszcze nie. To jak to zrobisz, to... Podaj później śniadanie, kanapki możesz podać. Z bekonem. Co ty tak tam stękasz pod tym prysznicem z niezadowolenia? Ojoj, głodna, biedna, głodna, taka. O. Henio, dość dobrze ryby biorą dzisiaj chyba. Hm? Możesz potem też wyrzucić śmieci, a my tu się zajrzymy do naszej Mai. Oj, ubrudziłaś cały blat. No ale dobra. Co ci nie pasuje? Aha, ten blat. Okej, okej. Dobra, już wiem. Pokaż, no jak ty tu masz? Spoko. O, właśnie mieliśmy wydać książki. Kurczę, o, 3. poziom gotowania. Fajnie. Czekaj, 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 moja droga. Wydaj. Możesz wydać? W tajemnym ogrodzie. A gdzie masz ten drugi? Miałaś w tajemnym ogrodzie i jeszcze miałaś w zaczarowanym lesie. Kto ci to ukradł? Czekajcie, bo to jest ciekawa sprawa. No, zaginęła nam książka. Bardzo ciekawe. Dobra. Wydaj. W tajemnym ogrodzie, w zaczarowanym lesie napiszemy jeszcze raz. Bo ja nie wiem, gdzie to przepadło. Naprawdę napisała tą książkę. Nawet wam chyba pokazywałam. No, dobra. Super, że to zrobiłaś i nie wiem, gdzie zaprzepaściłaś tą książkę, ale okej. Chodź tu, Henio, ty też, chodź już. No już jesz. To ty też weź porcję i ty też sobie weź porcję. Czemu nie siadasz? Chodź. No właśnie. No dobra. Podsiadła cię, ale masz tu też inne krzesła. Chodź tu. W takim razie. Jak wam smakują kanapki waszej córki? Jakoś wspaniała, no widzicie. Odziedziczyła talent po mamusi do gotowania. Henio, opowiedz dowcip. Właśnie, ktoś z was mi napisał, żeby Henio rozwijał umiejętności komediowe i na pewno tak będzie, na pewno tak będziemy robić. Żartuj o modzie. To tak przy okazji tematyki odcinka, że wszyscy mają stroje dodane. To jest o modzie? Okej. Co ci się nie podoba? Brudna powierzchnia. Pokaż no w ogóle te twoje umiejętności komediowe, co? Masz na 4. poziomie. No, fajnie. Fajnie, fajnie. To opowiedz jeszcze coś. Z cyklu Puk Puk niech będzie. Puk Puk to tam. Bardzo śmieszne, Henio, bardzo śmieszne. Sprzątniesz już wszystko? Którą mamy? 13, jeszcze wcześniej w sumie. To weź jeszcze sprzątnij ten brat przy okazji, jak już sprzątasz. Henio, jedz szybciej. A ty... Wyślij SMS-a do Marcina, bo już pewnie za nim bardzo tęsknisz. Ale mogłabyś poczekać, aż twój tata skończy do ciebie mówić, co? Tu jest wszystko czyste. Maria, jak sądzisz? Tak, jest wszystko czyste. To wiesz co? Chodź do ogródka. Nie jest źle nawet. W naszej szklarni. Ale podlej chociaż te roślinki. Na razie. A, właśnie, jeszcze zapomniałam wam pokazać. Tutaj sobie stoi strach na wróble. Tak. Jest taki słodki, więc go tutaj postawiłam. Gdzie ty przepadłaś? Poszłaś oglądać telewizję. No okej, oglądaj. Niedziela jest rano. A Henio dalej żuje. Chyba ci nie smakuje ta kanapka z bekonem, co? Nie no, ładnie pachnie, mówisz, no. No to musi być dobra. Aczkolwiek on by chciał hamburgera, no widzicie, no. Sorry, Henio. Pomyślimy. Sprzątnij. Sprzątnij, a potem skorzystaj. Co ty oglądasz tak w ogóle? Romanse, no wiadomo, nie? Pokaż lekcję. Oczywiście, że musisz odrobić, bo jakby inaczej. Macie się dobrze, macie się dobrze. Wiesz co? Odrabiaj te lekcje, bo potem znowu zapomnisz, a ty musisz trzymać poziom. No ale wyłącznie po sobie. Idziesz tutaj, tak? No. Henio, słyszałam. Napraw. Tak, w ogóle wreszcie doczekaliśmy się złotej rączki, nie? Lepiej późno niż wcale. Już? Szybko. To... Gdzie to wywędrowały te części? Aha, już uzyskałeś, dobra. No bo ja tu nie widzę tych części. Nie ma ich, nie? W ogrodzie też nie? Nie. Okej, to fajnie. Już? Wszystko? Nie, jeszcze drzewka zostały. Henio, pooglądaj sobie komedię. Ta odrabia lekcję z tym piórem z osady. Cóż. Nie, 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 nie. Czekaj, zbierz plon. Zbierz plon, chociaż z tych roślinek jeszcze i będziemy wybywać z chatki. Tylko nie mamy kasy. Pokaż, Henio, ty masz na pewno rybki i żabki. Bo potrzebujemy pieniądze, żeby coś tam zapłacić, nie? Jakieś masaże czy coś. Okej. Maja, ty masz tu zdjęcia, których nie potrzebujemy. Więc możesz je sprzedać, bo ja już te wszystkie zdjęcia, które chciałam, to dałam na ściany. O, 500 są warte. Czy na pewno? Tak, na pewno. Tak. Sprzedajemy. No. Tak cieńko, cieńko trochę. Maria będzie musiała tu wkroczyć ze swoimi plonami. Z kwiatów chociaż. Sprzedamy. O! 10 wspaniałych roślin się zaliczyło. Został tylko krowokwiat. Pomyślimy. Na razie sprzedaję same kwiaty, bo wiadomo, że warzywa zwykle daję do lodówki. No już mamy 2 tysiaki, to już nam na coś tam starczy. Dlatego jak pozbierasz ten plon, to chodź tu sobie skorzystasz. Odśwież się, tak, żeby ładnie wyglądać. Ty tu odrób tą lekcję, bo ja cię... Odrób tę lekcję, bo ja cię muszę przypilnować, bo potem mi uciekniesz. Jak ja stąd wyjdę, to już nic nie zrobisz, tylko będziesz z Marcinem pisać. Albo go tu zaprosisz. Henio! Skapło ci się, że zostawiłeś tu szklankę, więc poszedłeś ją sprzątnąć. Dobra. Nie no, zostaw swoje dziecko, ono lekcje odrabia. Mnie ci kazałam telewizję oglądać. Czekamy, aż Maria się odświeży. Henio sobie zmieni... O, Ala. Ala, nie teraz. Maja odrobiła pracę domową. To co byś mogła porobić? Arcydzieło chciałabyś namalować. To namaluj. A, do flirtów. Jak już masz inspirację, to maluj. Ja ci schowam to zadanie domowe. Maria, też przebierz się. Zmień strój na ten nowy, 4. A Henio zmieni strój na... to jest chyba 2? Nie wiem. Pokaż. No, i jesteście gotowi. Henio, wyłącz. I skoro jesteście gotowi, to ja z nimi gdzieś pójdę, ale czekaj. Maria, podejdź tu. Kuś. Wszyscy flirciarscy w tym domu. Kuś i może popraw humor. No jak pasujecie do siebie kolorystycznie. Pięknie, pięknie. No i pójdę z nimi gdzieś na miasto i zobaczymy się już na miejscu. Okej, jesteśmy sobie na razie w parku. Chciałam ich zabrać do tej naszej cukierni, ale pomyślałam, że oni nie lubią wychodzić do ludzi za bardzo, więc na pewno lepiej by się czuli, gdybyśmy poszli sobie gdzieś właśnie tutaj na łono natury. Romantyczne flirtuj, Henryczku. Mua. Czy można tutaj zrobić tą interakcję romantyczną? A zaprośmy ją na randkę. Okej. Jesteśmy już na randce. Usiądź i porozmawiaj. Ja nie chciałam tego w sumie, ale dobra. Dawno tego nie robiliśmy, więc możemy sobie usiąść razem gdzieś tu. W ustronnym miejscu. O, może tu. Usiądź razem. Czekamy na was. No. Chodźcie, chodźcie. No. Usiądź i... Przyjazne. Okaż podziw. Super, zaliczyło się. Historię masz opowiedzieć, Henio. To opowiedz porywającą historię. Entuzjazmuj się przyrodą, on by chciał. Dobra. Entuzjazmuj się przyrodą, a ty byś chciała tam. Pocałuj. No dobra. Pocałuj. No, ożywiona rozmowa, mi się to nie podoba. Przyjazna, ożywiona rozmowa, no. Ale to 2 razy w dodatku. O, jak słodko. No, fajnie nam idzie, fajnie nam idzie. Miała być ożywiona rozmowa. Całować z pasją chcecie. Więcej opcji przyjazne. Ożywiona rozmowa. Jakie to było urocze. I potem ty z nią przeprowadzisz jeszcze ożywioną rozmowę. Chciałam jeszcze hamburgery im tu zrobić, ale nie. Na hamburgery przyjdziemy następnym razem. Bo wiecie, jak nie myślałam o hamburgerach, to pomyślałam, że może ma ochotę. Ona hamburger cytuje wiersze miłosne. Henio. Romantyczny. Droczy się zalotnie. Jakie to jest słodkie. Maria, proszę cię, proszę. Romantiku, klimacik. Piękne zdjęcie by było na ścianę, ale niestety nie mamy fotografa przy sobie. Muszę Maję zatrudnić do takiego zdjęcia kiedyś, ale na razie nie. Na razie niech siedzi w domu. Jej! Jaki Grzegorz? Nie, żaden Grzegorz. Psujesz nam randkę, Grzegorz. Właśnie a propos Mai, to... down and you're 10 feet underground. When you're so deep you're about to drown. When you're in the lost and found, 'cause heartaches only last a day. Ooh. But your heart will never fade away. Go out and find your way. Just know that somewhere there's a sign, either fate or the big sublime. Więcej opcji romantyczne. Pocałunek z pasją. Tak? Pięknie, pięknie. A czemu nie zadziałało? Okej, zadziałało. Teraz wręcz róże. Okej, wiecie, musiałam narobić trochę screenów, dlatego musiałam zrobić też cięcia. Dobra. Byliśmy w parku, oni się już wprawili w fajny nastrój, dlatego idziemy sobie teraz do spa. Tak, idziemy sobie do spa, zobaczymy co tam mają w ofercie dla starszych ludzi. Co, nie mogę podróżować, dobra, nie mogę podróżować, bo jest aktywne wydarzenie towarzyskie, więc kończymy to wydarzenie towarzyskie. Legendarna randka, jej, dobra, wiem, idziemy do spa. No jesteśmy, oni się przebrali po drodze, ale idziemy się przebrać te wszystkie szlafroczki i ręczniczki. Wiadomo. Tak, i przyszli zaznać odrobiny spokoju, dlatego teraz powinnam mówić takim spokojnym głosem, żeby nie zaburzać ciszy, która panuje w tym miejscu. Ciszy i pięknego szumu wody, relaksacyjnej muzyczki. Dobra, będę mówić normalnie. Miłosna pogawędka. Aha, nie możecie, dobra. Gdzie ty? Podejdź tu. Wszyscy tu. Proszę i teraz proszę mi tu... objąć się. Tak, i teraz chodźcie na górę. Czekajcie sekundę. Ja tu wiem, że tu są gdzieś napoje. O, dzień dobry pani Kasiu. Pani nas prześladuje. Proszę, wypij. I ty też, Henio. Chodźcie się napić czegoś dobrego. Tutaj widzę, idą do sauny. My sobie zaraz pójdziemy tu na masaże. No. Ale mieliście napić się. Halo. Halo. Wypij. Pani Kasia tutaj często bywa. Jak ostatnio byliśmy tutaj z Alą i z Mają, to też była. Na chwilę. Aha, bo ona na jogę chodzi. No tak, zapomniałam. Rzeczywiście. Pan tu siedzi w saunie. Ja tam się boję z nimi do sauny wchodzić. To są starsi ludzie, nie wiadomo jakby na to zareagowali. Gdzie ty idziesz z tym piciem? Gdzie ty tam wchodzisz ludziom? Halo! No właśnie, wyłaź stamtąd. Chodź tu. Maria. Łamago jedna. No gdzieś straciła tego drina. Chodź tu, wypij. Teraz się wstydź. Nie chcemy żadnej lekcji skupiania umysłu. O, mama. Henio. Co wy? Aha, dobra. Też przyszła na jogę. Pani mama. No i tak ma być. Pokaż czułość. Pochwal jej wygląd. Gdzie tu było? Pochwal wygląd, że ładnie wygląda w tym szlafroczku. A, może wznieść toast. O, wznieść toast za jej randkę. Tak. Jej! Jest takie super i takie podobne do Henia. Zdrowie! Pocałuj w policzek. Dobra. Wiecie co, bo mi tu zaraz będzie się wam chciało siusiu. Kończyć mi to picie tych drinów i idziecie tu. Pani Kasiu! Musimy poczekać, no. Zajęta. Ja bym chciała, żeby oni mieli masaż razem. Pocałunek z pasją. To będzie śmiesznie wyglądać. Okej, dobra, wolne. Więc teraz tak, poddaj się masażowi. Ty, może aromaterapia. O, lawenda, tak. Lawenda. Nie wiem kto tu. Pani Monika jest wolna. A ty poddaj się masażowi kamieniami. A, pani Patrycja tu stoi, to niech będzie pani Patrycja. No, chodźcie. Nie, źle, kliknęłam. Tak nie miało być. Teraz nie możesz. Czemu nie możecie już? Nie mówcie mi, że zamknięte. Nie! O nie. A tu jeszcze można? Można, czekajcie. Czekajcie, czekajcie. To masaż dłoni. O, już można! Kurczę, Simy! Nie denerwować mnie! Ja wiem, że była zmiana nocna, teraz wprowadzona, ale okej, dobra, ty. Aromaterapia. Lawenda. I ty. Aha, tylko pan Henryk jest obecnie dostępny. Mhm, to musisz iść z nim porozmawiać, naprawdę? To idź sobie, skorzystaj, idź. Idź, idź. Gdzie ty idziesz? Gdzie ty idziesz? No. To chodźcie. Chodźcie, chodźcie, bo już się zasmuciłam, że mi znowu plany zepsują. Tak mi zepsuli, bo chciałam, żeby razem mieli ten masaż. No to ty chodź sobie na masaż dłoni, no. Żeby nie było. I zaraz pójdziesz sobie na masaż tym kamieniami. I Maria pójdzie na masaż dłoni. Nocny relaks. Smentina? No. Henio na masażu dłoni. To musi być piękne przeżycie. Delektujcie się tą chwilą. Muszę ich mieć obu na oku, więc tak sobie dam kamerę. Chyba mu się podoba. Ale to jest takie fajne, nie? Że starsi ludzie sobie poszli do spa na masaże, bo wiadomo, stare kości, stare mięśnie, to wszystko boli. Trzeba wymasować, trzeba rozgrzać. Taka fajna randka. Tak sobie wymyśliłam, że to jest dobry pomysł na to, żeby... Co się stało? Jak to? Czy jesteś z rodziną? Żeby tak ostudzić emocje po tych wszystkich ostatnich wydarzeniach. Kamieniami. Co tu? Wspaniały masaż ręczny. A ty? Jesteś smutna, no nie wierzę. Nie wierzę, Maria. No, i teraz Henio. Cudowności. Po północy, a my jesteśmy w spa i robimy sobie masaż. No. Już? Nie, jeszcze druga łapka. Zmęczona, no. To są starsi ludzie, oni jednak nie wiadomo, nie? Zaraz wracamy do domu już. Okej. Maria już po. To idź sobie jeszcze skorzystaj. Skoro i tak już nie masz co robić. No. Idź, idź. Nie trać czasu. A Henio tutaj się relaksuje w najlepsze. Ale też już jest zmęczony. Zaraz wracamy do domu. No już pierwsza w nocy w sumie. Fajnie, że mają całodobowe spa. Powinno być też tak, że jak sobie mają tutaj ten masaż, to im też rośnie energia, że mogą sobie na przykład zasnąć. Już? Reaguj na masaż, no. Podobał ci się? Tak? Pokaż. Gorąco i cudownie. Ciało pieszczone ciepłem kamieni, wygładzanych przez tysiące lat erozji. No tak, rzeczywiście. No dobra, to wracamy do domu z naszą zakochaną parą i widzimy się już w domu. Okej, jesteśmy w domu i z tego co widzę, to Maria już pobiegła spać. I dobrze, Henio wracał w szlafroku. Henio! No idź też spać, no. Idź już, idź i zostaw Maję. Maja, jak ty się masz? No ty się masz zadziwiająco dobrze. Wydaje mi się, że obijałaś się tutaj, jak nas nie było. Pokaż ten obraz, skończyłaś go w ogóle? No nie, oczywiście, że nie. No mogłaś go przynajmniej skończyć. Pokażcie się w waszej nowej sypialni. Pięknie. Pięknie. Dobranoc. Miłych, zrelaksowanych snów wam życzymy. Barabara im nie dałam, no bo wiecie, oni mają ten nastrójnik wykończony po Barabara. O, ładny obraz. Wydaje mi się. Taki klimatyczny, może będzie pasował do sypialni, co? Skończ go w takim razie. No taki trochę właśnie jak właśnie na randce. No bo to w końcu skłaniające do flirtowania. Schowaj do wyposażenia. No. Daj mi go w ogóle. Ja chcę sprawdzić, jak on będzie wyglądał tutaj gdzieś u nich na ścianie. I jak to sprawdzę, to będziemy kończyć ten odcinek. Sorry, że włączam światło. Ach. Może tu? Na tej ścianie gdzieś? Co powiecie? No. Opraw. Tutaj tą ramę by trzeba było zmienić na białą. Co ja tu zrobię? A, tu nie można zmienić koloru ramy, tak? No, jak widzicie, nie można zmienić. Dobra, wracamy do gry. Wracamy do gry, ale i tak mi się podoba, dlatego zostaje. Wyłączymy to światło. Zostaje, bo jest ładny i tak fajnie dokumentuje ten nasz dzień na randce. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Okej. No i co? Wyślemy Marcinowi jeszcze esa na dobranoc. On na pewno nie śpi. Kto by spał o tej porze przed szkołą? No przecież. Zapalimy kadzidełka. Kojąca szałwia? Nie, może wyciszająca paczuli. O. I śpi. I im zapalimy... Tylko czekajcie, bo mi tu zaraz czas przyspieszy. Tutaj zapalimy kojącą szałwię. Tak, niech się palą kadzidełka im fajnie. Stop. Miało być fajnie i spokojnie. No. No i co? I będę kończyć ten odcinek. Tak, puszczę im tutaj grę. Niech sobie śpią. Będę kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobał. Że się wam podobały zmiany w domku. Jeśli tak, to pamiętajcie, żeby jak zawsze zostawić łapkę w górę. Pamiętajcie, żeby zajrzeć na Facebooka, na bloga i na Instagrama. Linki macie jak zawsze w opisie. I do usłyszenia w następnych odcinkach. Pa, pa!